Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia. Adam Przeszta. Pierwszy krok. Czyta Maciej Kowalik. Nagranie Pika Voice Audiobooki Aldonie, mojej pierwszej czytelniczce. Rozdział pierwszy. Pułkownik Adam Desarnak skinął ręką. Czas rozpocząć zabawę. Uwaga zebranych była skupiona na królewskiej parze, która wraz z dziećmi udzielała dziś publicznej audiencji z okazji święta Joanny Dorlean. kiedy pierwsze stwory ciemności zaczęły się przemieniać, przyjmując swój prawdziwy wygląd. Na sali momentalnie wybuchła panika. Adam z cynicznym uśmieszkiem obserwował reakcje zgromadzonych. Kosztowny czar Veritas Spectoris pozbawiał wszystkich krytycyzmów w stosunku do tego, co się działo i wymuszał przyrodzone każdemu człowiekowi reakcje. Na widok demonów w większości dworzan rozbiegła się, pośpiesznie ratując życie. Stojący przy tronie sierżant gwardii szarpnął energicznie królową, ponaglił do ucieczki przejściem za ozdobnym gobelinem. Królowa wyraźnie się ociągała, usiłując uspokoić siedmioletnią księżniczkę Alija. Trzymający wartę przy tronie żołnierze osłonili rodzinę królewską i rozpoczęli ostrzał z Ciężkie, naznaczone srebrem i magicznymi runami bełty powaliły pierwszą falę nacierających stworów. Szczęg wielolufowych chórz górował nad panicznymi krzykami tłumu. Stary generał Guido de Montbach wpadł w środek hordy potworów, starając się zabić stojącego wewnątrz przywódcę. Jego ceremonialny miecz nie był w stanie zadać większych ran stworom, które zniszczyć mogły tylko magia i srebro. Nim upadł, pchnął wąskim ostrzem w oko jednego z nich i z triumfalnym okrzykiem przekręcił broń w ranie. Punkt dla starego Pierdziela mruknął z niechętnym uznaniem Desarnak. Kto by pomyślał, że ktoś poza gwardzistami będzie walczył? Lukę w osłonie przywódcy dzieci ciemności wykorzystał stojący z boku mężczyzna w mundurze imperialnej piechoty morskiej z ciężką bojową wersją Sanotrias w ręku. Trzylufowa kusza wypluła serię srebrnych bełtów, zabijając kilka demonów wraz z przywódcą. Po chwili Marin cofnął się pod naporem, kłów i szponów, nadal strzelając z biodra. Wszyscy w gniazdkach, zameldował telepatycznie major Lucien Luneville gniazdkami. Gwardia Królewska nazywała kryjówki, w których na czas alarmu mieli się schować członkowie rodziny królewskiej. Ze względów bezpieczeństwa każdy z nich miał osobną komnatę. Gniazdka były zabezpieczone przed wszelkimi możliwymi formami ataku, jednak mało kto czułby się bezpiecznie w ciemnej komnacie rozświetlanej jedynie ponurym blaskiem ochronnych runów. – Księżniczka Alija płacze – dodał. – Alija zawsze płacze – mruknął Desarnak. – Skończmy to wreszcie – powiedział, dając sygnał do ataku. Kilkuosobowe grupy szturmowe ruszyły do akcji, eksterminując z wielką wprawą żyjące jeszcze demony. Nagle na sali pojawiła się złuda małej Alii, ścigana przez trzy stwory cienia, broczący krwią marin. Bez wahania zastąpił im drogę, atakując je ciężkim, półtora ręcznym mieczem. Jeden z demonów sprytnym unikiem wyminął walczącego wściekle żołnierza i sięgnął łapą po księżniczkę. No, no, wycedził Adam ze zdziwieniem w głosie. Ranna Wudo, leżąca dotąd bezwładnie na posadce hrabina Marika de Charny, zerwała się z głuchym warknięciem i zaatakowała stwora srebrnym sztyletem. Podobnie jak fircykowaty ambasador księstewka Neff który rozpoczął serię wykwintnych pchnięć i fint, wywijając ozdobną szpadą. No, no, powtórzył de Sarnak z niedowierzaniem. Odrzucona morderczym ciosem pazurzastej łapy, kobieta usiłowała się podnieść, aby osłonić Alię. Po chwili pułkownik zmarszczył brwi, obserwując jak draśnięty szpadą ambasadora Demon, pada w drgawkach i orze pazurami posadzkę. Co to było? Zapytał Lucien Lunewil. Trucizna, odparł z westchnieniem Desarnak. Trucizna, mój drogi zastępco. Musiała być cholernie silna, powiedział z powątpiewaniem w głosie Lunewil. No właśnie pewnie jedna z tych zakazanych. Okazuje się, że ambasador to kawał łobuza. Tak, już widzę, jak nasza królowa, miłościwie panująca nam wiewióra, skazuje go na pal po tym, jak uratował życie majakowi i jej córki. Zadrwił Lunewil. Adam skrzywił się niechętnie. Królowa z racji kolorów włosów, nazywana powszechnie wiewiórą bądź rudą, była bardzo opiekuńcza wobec swojej rodziny, a jej zachowanie potwierdzało wszystkie oklepane stereotypy o konfliktowym charakterze rudowłosych. Ktoś, kto poprosiłby ją o ukaranie człowieka, który naraził życie myśląc, że ratuje jej córkę. Miałby stuprocentową pewność zapoznania się z królewskim temperamentem. Może zgodzi się chociaż na inwigilację pana barona? westchnął. Świetnie, zarechotał Lunewil. Będę przyjmował zakłady. Jakie zakłady? Ile potrwa zanim cię wykopię? Jak głośno będzie przy tym wrzeszczeć? Stawiam, że będzie ją słychać dwa piętra niżej. Adam de Sarnak. Oszczędnym ruchem dłoni rzucił serię specjalnie dobranych czarów, które zlikwidowały panoptykum w sali tronowej. Po namyśle wykluczył z pola działania magii podnoszącego się z posadzki Marin. Żołnierz ze zdziwieniem patrzył na swe znikające w oczach rany. Goście podchodzili do tronu, oczekując na pojawienie się rodziny królewskiej. Nie wszyscy z nich zapomną o przeżytej grozie. Pamięć nie dawała się tak łatwo kształtować jak reakcje fizjologiczne, ale to, co zapamiętają, złożą na karp nocnych koszmarów. Ich królewski moście, Adrian de Sarnac i Tomasz de Sarnac, zapowiedział krótko. Jeden z gwardzistów. Adam Desarnak siedział rozparty w wygodnym fotelu i patrzył na stojącego przed nim żołnierza. Marin z beznamiętnym wyrazem twarzy skierował wzrok w punkt nieco powyżej głowy pułkownika. Nie wyglądał na porażonego jego osobowością. Szczupły o wąskiej, arystokratycznej twarzy Desarnak przypominał raczej uczonego niż wojownika. Była to dość powszechna opinia. Objęcie przez niego stanowiska dowódcy Gwardii Królewskiej uważano za nieporozumienie, jednak nie wszyscy podzielali tę opinię. W elitarnym kręgu ludzi mających rzeczywistą władzę pułkownik uchodził za przerażająco skutecznego i kompetentnego. Wielu przekonało się o tym osobiście, jednak nie mogli z nikim się tą wiedzą podzielić. Desarnak nie lubił kłopotów ani tych, którzy je sprawiali. Wolał też, aby pewne sprawy nie wychodziły na wierzch. Dlatego większość jego problemów znajdowała się dwa metry pod ziemią. Pułkownik nie był zły, czasem jednak bywał okrutny. Szczególnie jeśli uznał, że coś grozi tym, których przyrzekł chronić. Marin był weteranem i gardził wszelkiego rodzaju, grezi piórkami, lecz to, co wyczuwał w desarnaku, skłaniało go do ostrożności. Dziwna u dworskiego urzędasa aura władzy, oczy... Taki wyraz oczu Marin często widział nawet na polach bitew. Patrzyły badawczo. Chłodno, bez drgnienia, jakby widziały już wszystko. Długie, smukłe palce księcia bez najmniejszego trudu gieły solidną, srebrną łyżeczkę. Zastanawiały szerokie barki i swobodna poza, będąca rzadko spotykanym połączeniem czujności i rozluźnienia. Jak myślisz, co się stało w sali tronowej? Zapytał Adam. Ćwiczenia, odpowiedział natychmiast żołnierz. Najbardziej porąbane ćwiczenia, jakie widziałem w życiu. Dodał: Chcesz wstąpić do gwardii królewskiej? Nastała chwila milczenia. Tak, powiedział wreszcie Marin. Dlaczego się cofnąłeś? Wtedy, podczas ataku? Zrobiłem coś źle? Odpowiedział pytaniem żołnierz. Owszem, dwie rzeczy. Jeśli się cofniesz walcząc, możesz o coś lub o kogoś się potknąć, a wtedy już nie żyjesz. I jeszcze jedno. Gwardia chroni swoich podopiecznych. Jako gwardzista staniesz pomiędzy osobą, którą ochraniasz, a śmiercią. Każdy krok w tył to krok bliżej do śmierci, dlatego kogo masz chronić. Zrozumiałem, mruknął Marin. Idziemy, rzucił Adam. Przeszli do komnaty, gdzie właśnie kończyła się odprawa. Cała rodzina królewska siedziała przy stole, słuchając z uwagą przebocznego desarnaka, sierżanta gwardii prowadzącego odprawę. Ale ja nieźle, podsumował ten ostatni. Panicz Norman też. Mam o dwie sekundy lepszy czas niż ostatnio, pochwalił się chłopiec. Weteran z powagą pokiwał głową i odwrócił się w stronę królowej. Wiem, że zaczęła nerwowo. Była oszałamiająco piękna, rudowłosa o subtelnej, jakby wyrzeźbionej w marmurze twarzy. Migdałowe w kształcie oczy patrzyły bystro i zawadiacko spod długich rzęs. Miała alabastrową cerę naznaczoną nielicznymi piegami, które tylko dodawały jej uroku. Szeroki dekolt wytwornej sukni w odcieniu morskiej wody odsłaniał doskonałą linię kruchych ramion i współgrał z kolorem oczu Adrienne. Jednak nie wyglądało na to, aby ktokolwiek z obecnych przejmował się urodą królowej, czy też jej królewskim majestatem. Wiesz, ryknął sierżant. Ruda widziałem, jak dziewczęta przebierają szybciej nogami tańcząc w tej budzie na nabrzeżu. Ten numer nazywa się stepujące jałówki, podpowiedział usłusznie Adam. Być może jej wysokość ma zniżkę kondycji i czas wrócić do regularnych ćwiczeń, zasugerował. Nie zrobicie mi tego, powiedziała bez przekonania królowa. Jeszcze jeden taki wynik w czasie próbnego alarmu i będziesz trenować na torze przeszkód razem z gwardią, rzucił zimno desarnak. Ja chcę się bawić, zawołała Alija. Roszyński, Adam zwrócił się do towarzyszącego mu Marin. Ty też zasłużyłeś na co nieco. My tu nie wybaczamy błędów. Do wieczora jesteś do dyspozycji księżniczki Alii. Ale ja jestem tylko zwykłym żołnierzem, zająknął się Roszyński. Przestań bredzić. Alija też jest tylko zwykłym potworem. Bierz ją i znikaj. Warknął Adam. Dziewczynka tupnęła nogą. Nie lubię cię, wujku! Pułkownik demonstracyjnie pokazał mały język. Ambasador Nefchâtel, Adrian Mavary, ukłonił się elegancko. Nefchâtel było niewielkim księstewkiem pozostającym w stanie zależności od Francji, jednak żadnej ze stron nie zależało na podkreślaniu tego faktu. Taki układ miał wiele plusów. Umożliwiał na przykład Francji wpływanie na politykę międzynarodową za pośrednictwem swoich satelitów. Czasem pozwalono, aby któreś z tego typu panistewek ostentacyjnie wystąpiło przeciwko francuskim interesom. Oczywiście w niezbyt ważnej sprawie miało to służyć podtrzymywaniu złudzenia pozornej niezawisłości od silniejszego sąsiada.